termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Zamościu przy ulicy Hetmana Jana Zamoyskiego numer 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58 i 60. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Działanie 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego umożliwił spółdzielniom mieszkaniowym staranie się o środki zewnętrzne na dofinansowanie modernizacji zasobów mieszkaniowych. Po przeprowadzonej analizie spółdzielnia mieszkaniowa imienia Jana Zamoyskiego dokonała wyboru budynków, które spełniają określone wymagania w zakresie efektywności energetycznej i ekologicznej. W wyniku analizy opłacalności przedsięwzięcia i warunków określonych w wymaganiach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego wytypowano 11 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ulicy Hetmana Jana Zamoyskiego na osiedlu Niebieskim i Zielonym. Są to budynki o numerach 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58 i 60. Spółdzielnia przygotowała niezbędną dokumentację, to jest audyty energetyczne, projekty budowlane, kosztorysy inwestorskie, opinie ornitologiczne, a także uzyskano pozwolenia prezydenta miasta na wykonanie prac objętych projektem. Ponadto spółdzielnia przygotowała wniosek wraz z załącznikami i studium wykonalności, który uzyskał pozytywną ocenę na etapach procedury formalnej i merytorycznej. Sukcesem i końcowym efektem było podpisanie w dniu 20 sierpnia 2018 roku umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego o dofinansowanie projektu. Całkowita wartość projektu wynosi 13 848 590 zł 57 groszy. W tym kwota dotacji to 6 070 373 zł i 5 groszy. Projekt pod nazwą Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych przy ulicy Hetmana Jana Zamoyskiego o numerach 28, 32, 34, 36, 38, 48, 50, 52, 56, 58 i 60 został podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap, osiedle Zielone, to jest budynki numer 48, 50, 52, 56, 58 i 60. Drugi etap, osiedle Niebieskie, to jest budynki numer 28, 32, 34, 36 i 38. W ramach termomodernizacji przewidziano wykonanie niżej wymienionych prac. Docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką, mokrą w wybranym systemie posiadającym europejską aprobatę techniczną ETA. Docieplenie stropu dachu wentylowanego nad ostatnią kondygnacją budynków materiałem termoizolacyjnym wełną mineralną granulowaną. Wykonanie remontu ścian, balkonów, instalacji odgromowej. Nadbudowa kominów wentylacyjnych. Wykonanie indywidualnych, kompaktowych, dwufunkcyjnych węzłów cieplnych. Wraz z wizualizacją pracy oraz adaptacją pomieszczeń. Dostosowanie węzłów pod kątem ogólnobudowlanym i instalacyjnym. Wykonanie instalacji elektrycznych i sterowania we węzłach. Montaż elektronicznych podzielników kosztów w budynkach. Montaż regulacyjnych zaworów podpionowych. Montaż zestawu hydroforowego dla zapewnienia wymaganego ciśnienia w budynkach numer 32 i 48. Modernizacja sieci wodociągowej zasilającej budynki objęte niniejszym przedsięwzięciem. Wykonanie sieci i przyłączy wysokich parametrów do wszystkich budynków osiedla Niebieskiego i Zielonego. Wykonawcą robót dociepleniowych jest Zakład Remontowo-Konserwacyjny Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Zamościu. Natomiast wykonawcą indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych jest konsorcjum firm Wisterm Bogumiła Mielnicka i WM Budowa Paweł Mielnicki. Obecnie docieplone zostały budynki numer 28, 50, 52, 56, 58 i 60. W trakcie docieplania są budynki numer 34, 36, 38 i 48.
We wszystkich budynkach pierwszego etapu, to jest na osiedlu Zielonym, zostały zamontowane dwufunkcyjne węzły cieplne, wykonano i podłączono sieć centralnego ogrzewania i przyłącza wysokich parametrów.